Cześć, witam Was serdecznie, Wojtek z tej strony, no i język niemiecki. Jak tu już ode mnie znacie teraz, i tutaj mam dla Was mowę potoczną, idiomy, czyli to, co naprawdę słyszycie na ulicy w codziennym życiu. I jak ja to robię mówić, lecimy z koksem. Doprowadzasz mnie do szału. Du machst mich wahnsinnig. Du machst mich wahnsinnig. Du masz mi i tutaj um, powiadam wam jest na dole jeszcze coś to jest nowe e, robisz mnie szalonym to jest po prostu ja to próbowałem dosłownie przetłumaczyć co by to znaczyło jakby się to tak dosłownie przetłumaczyło no a takie sensowne przetłumaczenie to jak zawsze z flagą z emoji flagą polską ich glaub mein schwein pfeift. nie wierzę własnym oczom ich glaub mein schwein pfeift ich glaube mein schwein pfeift. Czyli e, myślę, że moja świnia gwizdze, albo gwizda. Nie wiem, nie ja napisałem gwizdze, gwizda. To by było e, te dosłowne e, tłumaczenie. Ich glaub mein Schwein pfeift. Teraz chodzi o wszystko. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht es um die Wurst. Jetzt geht es um die Wurst. Albo jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die Wurst. Czyli chodzi o kiełbasę teraz. Teraz chodzi o kiełbasę.

Jestem zachwycony, a hin und weg, no ja, to jest tak jakby tam i z powrotem lub, lub tam i nie mam je. Ja. Nie patrzcie się na to jak za bardzo. Tutaj muszę dodać, że ich bin faktycznie hin und weg, bo um, i cieszę się z tego powodu, że moje książki i e-booki się super sprzedają. E, mit Maria dość Deutschland i ten ostatni gramatyka dla początkujących... Wow, dziękuję, dziękuję za zakup. I teraz y, mam taką małą zmianę. Ten tekst, te teksty z tych filmików, jak te, dam zawsze w opis. Tam w opisie jest krótki opis, są te linki do e-booków, kogo to interesuje. Ale teraz to, co wszystko ja tutaj sobie czytam dla Was, to ja to mam wszystko. Oczywiście to jest wszystko gratis, nie trzeba nic płacić. Takie coś jak tutaj ten filmik macie, po prostu możecie sobie skopiować, kto chce. I tyle. Nie przesadzaj. Lasty kiesie Dwarf. Las die Kirche im Dorf. Las die Kirche im Dorf. Zostaw um, kościół we wiosce. Zostaw kościół we wsi. Przepraszam. We wsi. We wsi. WSI. Mhm. Wyższa szkoła inżynierska, czy coś takiego. Las die im Dorf. Aha. E, jeszcze muszę się e, obronić się troszeczkę. E, na dwie rzeczy. Po pierwsze, ja mam jakieś takie wkłady, takie jak te, gdzie już dostałem komentarz, Wojtek. Ja jestem w pracy, nie mam czasu na takie gadu-gadu, yy, rób temat. Okej, okay, sorry, ale troszeczkę musi być. Yy, po druga, I druga rzecz. Często jest też, Wojtek, przecież tak to się nie mówi i tak to się nie wypowiada. Ja, to jest szczyt. Ale tutaj na tym kanale jest też Leanne Deutsch mit Wojtek und nicht polnisch mit Wojtek, czyli ja tutaj nie uczę polskiego, bo sam nie umiem, jak słyszycie i widzicie, całkiem poprawnie po polsku, tak? Także, spokojna, spokojna. Jestem wykończony. Ich bin plat. Ich bin plat. Ich bin plat. Czyli jestem płaski, taki zmiażdżony. O to chodzi. Zwariowałeś. I to oczywiście na różne formy by szło powiedzieć, ale. Tu hast doch einen vogel. Tu hast doch einen vogel. Masch ptaka. <laughs> du hast doch einen Vogel. Hey, masch ptaka. <laughs> ja, das ist, äh, masch przecież ptaka. Ja, du hast doch einen Vogel. Na temat doch też już zrobiłem Filmik, bo Wojtek, co to znaczy doch? Tam u góry, po waszej prawej. Możecie sobie kliknąć Filmik doch. Co to jest doch? Tam ja to tłumaczę, ale potem proszę wrócić mi tutaj. Mam tego po. Ich habe die Faxen dicke. Ich habe die Faxen dicke. I to tutaj nie mogę przetłumaczyć jakoś. ja um. habe te faksy um, to ja mam te podziurki w nosie. Faksen to są wygłupy I dykie to takie w sensie, że nie, że dyk, gruby, tylko mam dosyć te, 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 tego wygłupiania Coś takiego. Czyli mam to się podziurki w nosie. Przelewa czarę goryczy. Das bringt das fast zum Überlaufen. Das bringt das fast zum Überlaufen. Also, das bringt das fast zum Überlaufen. Fast to jest beczka, to doprowadza beczkę do przelania. Czyli jak to się wydarzy, to już to beczkę się przeleje, coś będzie, będzie dym, o, będzie dym, można to tak po polsku powiedzieć. Coś mi śmierdzi. Mieszwant Böses. Mieszwant Böses. Tu też można po, po niemiecku inaczej powiedzieć, ale nie wszystko naraz. Hmm? Nie wszystko naraz. Chcecie takie tematy, to macie takie tematy i ja to pomalutku, pomalutku. Um, mir schwand böses. Czyli uh, przy, 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 coś złego, mi coś złego. On, czy ona ma swoje za uszami? Er hat es faustdick hinter den ohren oder sie hat es faustdick hinter den ohren. Er hat es faustdick hinter den ohren. Czyli on ona ma grubo jak pięści za uszami. Faustdick. So dick ist die faust, tak, taka gruba jest pięść. Faustdick hinter den ohren. Um, czyli ma uh, grubo jak pięści za uszami. Słowne. Tłumaczenie. Siedzę między młotem a kowadłem. Ich sitze zwischen zwei Stühlen. Ich sitze zwischen zwei Stühlen. Was soll ich machen? Co mam zrobić? Ich sitze zwischen zwei Stühlen. Czyli siedzę między dwoma krzesłami. Tego się nie da wytrzymać. Das geht auf keine Kuhhaut. Das geht auf keine Kuhhaut. Ja? Można to też brać na, to, 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 tego nigdzie wytrzymać. Das geht auf keine Kuchaut, czyli to nie pasuje na, to nie mieści się na skórze krowy. W sensie takim, wiecie, jakie krowa ma e, takie nie, e, niebieskie, nie, to milka, e, czarno-białe, czy tam brązowe i, na ja, to jest takie ciężkie, że tak powiem, że to, to, to nawet to na żadną kurę, k nie, krowę, też dobre skórą, ale e, to, na, to nie pasuje na, na żadną skórę krowy. Ale to już przesada. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das schlägt, das schlägt dem Fass den Boden aus. Schon ein bisschen komplizierter das Ganze? Muss man mal dreimal gesagt haben. Ich habe einen Filmriss. Ich habe einen Filmriss. Ich habe einen Filmriss ich habe einen filmriss schrieb man servane film du lege Pies pont da liegt der hund begraben da liegt der hund begraben da liegt der hund begraben ist das ist ein heißes eisen das ist ein heißes eisen das ist ein heißes eisen das ist, ist, ist grande gelasso Kulung das, das war ein Schuss in den Ofen. 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 Und nochmal Otschach. Sie hat Tomaten auf den Augen. Sie hat Tomaten auf den Augen. Sie hat... Tomaten auf den Augen. Er ist ein echter Träumer. Er ist ein echter Träumer. Er ist ein echter Träumer. No i problem, Da haben wir den Salat. Aber also jetzt haben wir den Salat. Da haben wir den Salat. Na toll. Da haben wir den Salat. Da gibt's Mam Katza Popichu, ich habe einen Kater. Ich habe einen Kater. Ich habe einen Kater. Und Gadaia er redet wie ein Wasserfall. Er redet wie ein Wasserfall. Er redet wie ein Wasserfall. Wir sind fix und fertig. Wir sind fix und fertig. Wir sind fix und fertig. Wszystko mi jedno. Das ist mir schnuppe. Das ist mir schnuppe. Das ist mir schnuppe. I tutaj, ja już to chyba kiedyś mówiłem nawet, można zamiast schnuppe powiedzieć bugi, das ist mir bugi, albo das ist mir bokwurst, parówka ta gruba. Das ist mir bokwurst, też można powiedzieć. Ogólnie, jak ktoś powie, das jest mir i potem coś tam, das jest mir. Ja, bokwórst, sznupy, bugi, to wiadomo, wi 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 o co chodzi. Ja, że. Ja, widzenia. Ja. Jestem w siódmym niebie. Ich bin auf Wolkę Sieben. Ich bin auf Wolkę Sieben. Czyli nie w siódmym niebie, tylko na siódmej chmurce. Ich bin auf Wolkę Sieben. Ich bin auf Wolkę Sieben. On nie urodził się wczoraj. Er ist nicht von gestern. Er ist nicht von gestern. Nein, er ist nicht von gestern. Er ist nicht von gestern. Mampeune portki sestrachu. Ich habe die Hosen voll. Ich habe die Hosen voll. Ich habe die Hosen voll. Das ist kalter Kaffee. Das ist kalter Kaffee. Albo Schnee von gestern. Czyli wczorajszy śnieg, też można powiedzieć. Das ist kalter Kaffee. Das ist kalter Kaffee. Jestem wkurzony. Ich habe einen dicken Hals. Ich habe einen dicken Hals. Czyli mieć krubum Schee, Ciśnienie. Ich habe einen dicken Hals. Odczep się, mnie. Odelnie. Odelnie. Nie. Ode mnie. Odczep się, mnie. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. du kannst mich mal ja, ty mnie możesz możesz mnie um, pozować w dupę i żeby tej drugiej części nie mówić to robi się stop du kannst mich mal am lecken, można to też wypowiedzieć albo tylko powiedzieć du kannst mich mal to jest wte, wtedy się mówi dosłownie ty mnie możesz ty mnie możesz, ale co? No I resztę każdy sobie może. Do. 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 Mówić, o. Powiedzmy tak. Du kannst nicht mal. Wszystko gra. Alles in butter. Alles in butter. Alles in butter. Läuft. Alles in butter. On jest w błędzie. Er ist auf dem Holzweg. Er ist auf dem Holzweg. Er ist auf dem Holzweg. I tutaj, tak jak to słyszę i sam mówię, to ja. Nieraz ktoś słyszy właśnie takie coś, takie rejde takie idiomy i sobie i wtedy próbuje tłumaczyć słownie i jakoś to nie pasuje. Dlatego ja jak najbardziej wy to chcecie, ja wam to daję. To jest naprawdę dobre takie coś wiedzieć i znać, bo ja to, to... potrzebne po prostu potrzebne. I dobrze wiedzieć, i dobrze też samemu kiedyś powiedzieć, nie? Bo wtedy, jak ktoś jest początkujący i takie coś powie, to jest, u, wow, skąd to dowiesz? No od Wojtka, no, a jak? No, Deutsch mal Wojtek, jest to klar. Jestem pełen... Ja, pff, jest. ja za każdym razem, jak chcę coś wyskoczyć, to takie... Niekiedy to wycinam, ale tym razem sobie powiedziałem, nein, zostawię. Jestem pełen energii. Ich bin auf Draht. To też można inaczej po niemiecku powiedzieć, ale teraz trzymamy się tego. Ich bin auf Draht. Ich bin... auf Draht ich bin auf Draht Domnie ihre Das ist mir ein Dorn im Auge. Das ist mir ein Dorn im Auge. Das ist mir ein Dorn im Auge Das ist mir ein Dorn im Auge Ich muss meine Beine in die Hand nehmen. Ich muss meine Beine in die Hand nehmen. Ich muss meine Beine in die Hand nehmen. Czuję się jak ryba w wodzie. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Tutaj z wami przed kamerą. W sumie tu nikogo nie ma w tym pokoju, ale tak się czuję, jakbym był gdzieś z wami teraz. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser mit euch hier auf YouTube. Man, müß, man muss sich vorstellen, wir sind alle zusammen, ja? in einem Raum. Czyli wi obraczamy sobie, że jesteśmy wszyscy äh, w jednym pokoju albo <laughs> Ja ich ähm mir ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser genau Schn ja. du gehst auf Nummer sicher Du gehst auf Nummer sicher Du gehst auf Nummer sicher Da der na da ist Hopfen und Malz verloren Da ist Hopfen und Malz verloren. Da ist Hopfen und Malz verloren. Das Da ist Hopfen und Malz verloren. Ich mache mich vom Acker. Ich mache mich vom Acker. Ich mache mich vom Acker. Das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. To nie jest bez. Już to w jakimś filmiku kiedyś tłumaczyłem, że to na polski nie robi sensu. Ale ja, das ist nicht ohne, czyli to nie jest takie łatwe. Ty jesteś niesamowity, ty jesteś niesamowita, du bist der Hammer. Du bist echt der Hammer. Du bist Hammer. Du bist Hammer. Du bist Hammer. Hey, to jest hammer. Aber du bist der Hammer. Du bist der Hammer. Du bist der Hammer. Ja, du bist der Hammer. Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Hm? Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Możesz o tym zapomnieć. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken. Możes wzięło z tego, że jak kiedyś był jakiś dokument, to na to stary już nieważny kontemat, można było knikem i odłożyć gdzieś na, na stertę. Wiecie o co chodzi? Knikę. Das kannsty kniką, to możesz zapomnieć. On jest rozkojarzony. Jest er durch ten wind. Jest er durch ten wind. Przykład. Ktoś miał wypadek, czy coś się strasznego stało, i ktoś jest w szoku, i wie, nie wie o co chodzi, i jest. Er ist durch den Wind. Er ist durch den Wind. Trotzdem mir irritierst, denervierst. Du gehst mir tierisch auf die Nerven. Du gehst mir tierisch auf die Nerven. Hey, du gehst mir tierisch auf die Nerven. Du gehst mir tierisch auf die Nerven. Можно taktotisch troszeczkę das Energium w głosie wypowiedzieć. Ich bin total nie zaskoczony. Ich bin total baff. Ich bin total buff. Wow, ich bin total buff. Puh, schlich mir Skwopotow. Wir, wir sind aus dem Schneider. 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 Das ist poniżej wszelkiej, Kritiki. Das ist unter aller Sau. Chili. ist Das ist unter aller Sau. Das ist unter aller Sau. Jeszcze dwa miesiące i potem koniec roku. Nowy rok, nowa energia i nowe cele na język niemiecki. Mam nadzieję, że tak będzie. Na dziś zakończymy ten temat. No, pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczorku i do, do, do następnego razu Wasz Wojtek.